Witam wszystkich. Dziś chciałem Wam zaprezentować zębatki, jakie mamy w ofercie na piastę do go-karta. Na taką piastę. Średnica tej piasty to jest 116 mm. Czyli otwór tutaj mamy 116 mm. Rozstaw otworów po przekątnej 134. Cała zębatka ma średnicę około 22,5 cm. Jest na łańcuch 428 i ma 54 zęby. Druga zębatka jest również na łańcuch 428, 44 zęby ma. Średnica tej zębatki to jest około 18 cm. To jest zębatka dzielona, którą bardzo łatwo jest przykręcić do piasty bez rozbierania całej osi. Kolejna zębatka to jest również na łańcuch 428, 41 zębów. Średnica tej zębatki to jest około 17 cm i również to jest zębatka dzielona. Ta zębatka jest na łańcuch 420, ma 54 zęby. Jest zrobiona ze specjalnego stopu aluminium. Jest po prostu bardzo lekka, ale i bardzo wytrzymała. Kolejną zębatką to jest zębatka, która ma też 54 zęby, tylko różni się od tej pierwszej, że jest na łańcuch 420. Ta zębatka jest też ze specjalnego stopu aluminium. To jest na łańcuch 219 i 80 zębów. I ona ma średnicę około 20 cm. Najczęściej stosowane zębatki przy trajkach to zębatki, które mają 54 zęby, ta lub ta, te trzy zresztą, 54 zęby, a przy sprzęgle wtedy dajemy 12 lub 10. Te zębatki, czyli ta 44 i 41, to bardziej bym polecał pod konwerter obrotów lub sprzęgło olejowe. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to link będzie do aukcji w opisie i do sklepu internetowego. Jeżeli ktoś by miał jakieś pytania, to zachęcam do zadawania ich w komentarzach. Na pewno odpowiem. Pozdrawiam.